terenie opuszczonej fabryki koncert. Jak widać, jak zobaczycie zresztą. Miejsce chwilowo jest kompletnie zdewastowane. Wszędzie są jakieś gruzowiska, elementy elewacji zewnętrznej. Wszystko jest zdewastowane, wszędzie graffiti. W wielu miejscach też zawalił się strop. Dokładnie. Dodatkowo natknęliśmy się też na kilku dzikich lokatorów tego miejsca. Jak i tak, że dowiedzieliśmy się o nich fajnych szczegółów na temat. No może takich nie do końca fajnych, tylko bardziej mrocznych. Otóż na przestrzeni właśnie tych 15 lat, od kiedy zamknięto ten zakład, doszło tutaj do co najmniej kilku samobójstw. Praktycznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnych wejść do tej komory, a dalej kolejne. Słyszałeś to? Co, gołębie. Gołębie, nie? Ty, widzisz to? Przejść nie przejdziesz, ale nogę byś złamał. Dziwne symbole. Takim jest śmietnik. O, śmietnik jak wszędzie, gdzie nie ma ochrony. Aha, czyli po prostu kółeczko. Aha, dobra. Wyszliśmy tędy. Kółeczko. Idziemy dalej. Środkowa noga. Ty, ładny burdel. Burdel to mało powiedziane. Nawet kolumna się spaliła. Dobra, mamy potencjalne wyjście na zewnątrz. Zdaje się, że do już budynku sąsiedniego. Ty, żeby nam ten swój teraz na głowę nie zleciał. Kolejna odnoga, kolejny syf, kolejne osmolone ściany i wszędzie resztki sufitu na podłodze. W sensie coś ciekawego, a zarazem trochę dziwnego. Nie dość, że w piwnicy komuś się chciało malować ścianę na fioletowo, to jeszcze potem na jedno jakieś dziwne symbole. Mam nadzieję, że to nie tutaj popełni to morderstwo na tym bezdomnym. Ja również. O, chyba jedno ze czystszych pomieszczeń w tej piwnicy. Wydaje mi się, sufit jeszcze trzeba. Ty, widzisz ten otwór w suficie? Nic. Dobra. Nie ma tajemnej komnaty. Kolejne pomieszczenie, w którym jesteśmy. Niestety jest to troszkę większy syf, jak widać. Natomiast znaliśmy jakiś ciekawy szyb. Widzisz coś tam? No, widzę. A.
Co mówisz? Jakieś zewnętrzne wejście widzę. Aha, czyli po prostu kolejny budynek. Jakaś opuszczona hala. Hala? Tak. Dobra, to kończymy tą piwnicę. Po to tam wejdziemy. Dobra, wyłaź. Wolna droga? Dokładnie do tego samego miejsca, w którym wcześniej byliśmy. No dobra, to idziemy. W budynku obok. To jest główny budynek. Jesteśmy obok. Jest wejście do podziemi. Schodów nie ma, ale jakoś sobie poradzimy. No to jest słabo tak ze statywem targać się po jakichś wąskich tunelach, nie? No, chociaż go ten, skróć go. Dobra, trzymaj kamerę. Są tam jakieś przejście dalej? Dobra. Małe okienko, widzę jakiś tunel jakby. A to jedno okienko. Porobisz sobie. Dobra, mamy ile? Dwa wejścia. No dobra, to jest raczej wąskie i chyba tam nie przyjdziemy. To idziemy przez tą wybitą ścianę. Jest hajs. W dolarach. No, jest parę rozgałęzień, a tam jest. Tam rozgałęzień już wychodzi na powierzchnię, więc tam nie ma co iść. Ty, a tu? Ty pierdolę. Tu jest praktycznie dwa równoległe korytarze do siebie. Zobacz, jak ty gadasz. Jakoś. Ty, tego nie pamiętam. No też nie. Chyba cegła. Chyba cegła spadła. Nic za bardzo nie widać. Nie przyjdziemy tam raczej, nie? Ja żyję. Dobra. Zobaczę, co jest tam. Kurwa, jak się wróci. Co masz na prawo? Fajnie, tu korytarzyki widzę. Jakieś schody. Tu jakiś kolejny tunel. No, zobaczymy najpierw, co jest na lewo może. Dobra. Trochę wali z tym chwizną. No tak troszeczkę. Widzisz tą rosę tutaj wszędzie? I te ilości grzybów, które się na tym osadzają? Widzę. I pomyśl, że to jest tylko efekt 15 lat. Idźmy dalej. Długo się to jeszcze ciągnie? Chyba już końcówka jest. Tutaj nawet jest jeszcze fragment oryginalnej podłogi. Tylko jest od razu niżej. Są schody. No nie wygląda to jak typowy skład konserw. Nie, właśnie. No nie. Tam raczej nie ma już czego szukać.
szeroko, ale to wąsko. Powietrze. Co myślałeś, że ci pomogę? Dobra, wyszliśmy w końcu z tych podziemi, więc czas na drugi punkt, czy na trzeci naszej wyprawy. Szukamy wejścia na piętro, które jest, chuje widać, gdzieś tam. Więc on jest za tymi krzakami. Wygląda to, że ten budynek ma tylko jedno piętro i parter. No, do okna raczej nie doskoczymy. Ale jest rozwalona ściana. Znaliśmy szyb windy towarowej. Miały już nawet drzwi, ale to na co liczyliśmy, zniknął nawet mechanizm obsługi. Smoły pod pią. No to nic nowego oczywiście w jakiejś technik. Pada. Słabo tak trochę kamerę zamoczyć, nie? No właśnie. Drewniany strych. Dobra. Ty, patrz to. Widziałeś coś takiego z dołu? Mam linę? Chyba nie. Miałem linę? Kurde. No to Macieju, jaka ocena? Myślę, że mocna czwóreczka. Ze względu na te podziemia, które mieliśmy, i cały obiekt jest ciekawy. Ty jak tam uważasz? No mi się wydaje, że czwórka to jest taka trochę wygórowana ocena. Co najwyżej dałbym trójkę. Co prawda, może obiekt jest ciekawy pod tym względem, że ma ciekawe podziemia, parter czy pierwsze piętro. Tak samo jeżeli chodzi o te wszystkie budynki tutaj naokoło. No ale dlaczego trójka? Bo syf. Praktycznie. Zbyt wielu dzikich lokatorów, wszędzie jest syf, wszędzie puszki po sprejach, butelki po piwie. I wali w oczy.